kolejnego punktu omówienie nowego statutu dzielnic 12 milionów prowadził. Ja bym już zdanie uchwałę, która opiniuje, a czemu na tę uchwałę potem będziemy mieć pan nie. Bo wiesz, jakby to było w niedzielę, to bym zdążyła przyjechać, ale ja nie nie. Omijam to tak. Nie masz? No bo nic nie ma. Ale nie, uchwała zaskierowałeś to. Nie, skierowane było. Nie ma? A przepraszam, czy, bo nie, bo to może rzeczywiście przeczytać. Myślę, że i tak będą duże. Dobrze, to jest nie. Pan jeszcze tutaj zaczął w sprawie opinii, to jest skierowane. Dobrze. W sprawie opinii nowego statutu dzielnicy 12 milionów prowadzących określającego organizację i zakres działania dzielnicy. Paragraf pierwszy. Opiniuje się powodzenie projekt nowego statutu dzielnicy 12 milionów prowadzących określającego organizację i zakres działania dzielnicy. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Ja może pokrótce przedstawię najistotniejsze zmiany. Przepraszam, panie przewodniczący, są głoski na sali, żeby pan przewodniczący był łaskawy przeczytać cały statut. Jeżeli taka konieczność będzie, to myślę, że to będzie trochę trwało. Myślę, że to będzie trochę trwało. No nie wszyscy dostali zaczynkę. Wydobuję pana, bo jeżeli byłby taki wniosek, to dobrze. No, trzeba będzie omówić, to jest zasadnicza kwestia. Proszę państwa, powiem państwu tak. Ja postaram się w skrócie przedstawić, jakie są zasadnicze zmiany. Pierwszą zmianą to jest tak, że każda dzielnica, nie tak jak tutaj, znaczy pierwsza zmiana to jest tak, nie ma statutu i regulaminu, jest tylko statut. Wszystko jest w statucie. Do tej pory były dwa akty, które często były gdzieś rozbieżne. Był statut, był regulamin, statut był aktem wyższego, regulamin tylko pracę miał porządkowe w Rady, jakby to powiedzieć, natomiast statut był uchwałą Rady Gminy i one często się wytoczały, kiedy było to wykluczenie, zawsze przemawiało, musiało być zgodne ze statutem. Druga zmiana, która jest bardzo istotna, każda dzielnica, proszę państwa, będzie mieć swój statut. Każda dzielnica będzie mieć swój statut. Taka jest różnica, że do tej pory wszystkie statuty dla dzielnicy były od 1 do 18. W tym momencie każda dzielnica otrzymuje jeden, znaczy swój statut, jakby powiedzieć. One jest, na dzień dzisiejszy są jednobrzmiące dla wszystkich 18 dzielnic, natomiast tych statutów będzie 18, tak jak do tej pory był statut dla dzielnic miasta Krakowa, teraz będzie statut dla dzielnicy 12 Bieżanów Prokocim. Co się z tym rodzi? Że, nie wiem, rady uznają za, jeżeli ten statut zostanie przyjęty przez Radę Miasta, za półtorej roku, że w naszej dzielnicy wymagałaby korekty poszczególne zapisy statutu. Poszczególne zapisy statutu, paragrafy statutu wymagają korekty, ponieważ no, dzielnica coś uważa, że powinno być inaczej u nich. Wnioskuje do Rady Miasta o zmianę i nie trzeba zmieniać całego statutu, bo tak jak mówię, no, każda dzielnica jest specyficzna, jest to na pewno na plus. Kolejną dużą zmianą w statucie jest, proszę państwa, tak sposób rozdziału środków. Do tej pory było tak, że mieliśmy kilkanaście rodzajów zadań, które dzielnice mogły realizować w ramach, myślę, że to było kilkanaście. 10, znaczy nie, procedur 10 było, czy 11 procedur było, więc powierzony procedur, czyli było 12 procedur, dobrze było. Kilkanaście procedur było, każda procedura kwalifikowała różne zadania, bo jak państwo wiecie, jakie zadania były. Teraz nie ma żadnych procedur, wszystkie środki trafiają do jednej puli zadań dla dzielnicy. Dzielnica decyduje, na co te środki przeznaczyć. Powiem na następnej kolejności, jak to będzie miało wyglądać zgodnie z zapisami statutu, na co mogą dzielnica przeznaczać środki. Sprawa pierwsza, jak te środki są dzielone na poszczególne dzielnice. Według proporcji 30%, jeżeli Rada Gminy, czyli Rada Miasta Krakowa na wszystkie dzielnice przeznaczy około, zakładam, 70, 80, czy nawet 100 milionów, przyjmujemy dla tego rachunku 100 milionów, 20%, 30% tych środków dzielone jest równo dla każdej dzielnicy. 50% środków dzielone jest w przypadku na mieszkańca, a więc no, gmina liczy 703 tysiące
mieszkańców, jest przeliczone to, ile w danej dzielnicy jest mieszkańców i wobec powyższego na głowę te środki przechodzą. 20% jest od powierzchni, z tym, że od powierzchni tej, której tylko właścicielem jest gmina miejska Kraków, ewentualnie Skarb Państwa. Czyli głównie drogi, ulice naszej dzielnicy, ewentualnie parki. Nie wchodzą w tą powierzchnię tereny prywatne, czy tereny oddane w wieczyste użytkowanie innym podmiotom. Czy to jest pożyteczne, tego myślę, że to powiem pan, znaczy tak, sam podział jest na pewno pożyteczny, bo jesteśmy bardzo pod względem ludności na pewno. 50% pod względem ludności to jest bardzo pożyteczne dla nas. Natomiast to 20% odnośnie mieszkańców nie mam takich danych, natomiast myślę, że to będzie standardowo bardzo podobnie. Nasza dzielnica nie jest objętościowa dużo, też trzeba sobie zdać sprawę. I tych terenów gminnych nie będzie dużo. Nie będzie dużo, ale myślę, że w pozostałych dzielnicach, są, jak państwo popatrzycie na miasto Kraków, to gmina jest, Skarb Państwa już naprawdę niewiele terenów posiada w gminie. Są oddane, czy to wspólnotą, spółdzielnią, no wreszcie prywatne tereny. Krakowa będzie miało. Proszę? Centrum Krakowa będzie miało. Jeszcze raz? Centrum Krakowa. Gdzie jest tak? Tak się z kolei się wyludnia na przykład. Znaczy, tak, oni się wyludnili, nie, nie, oni już nie będą mieć tak dobrze, bo tak, mówię, de facto mnóstwo działek, na których są działkami prywatnymi, ma, bo tak, a to tylko będzie nasze drogi, no to u nas też tych dróg jest sporo, zwłaszcza na Starym Wieżanowie i Starym Prokocimie, jak państwo patrzycie, no jest tam gęsto tych dróg, więc to są gminne działki, więc na pewno to tą powierzchnię zbuduje. Tych wyliczeń na ten moment nie mam, nie posiadam. Jeżeli chodziło o drogi, to powiem państwu tak, że byliśmy jedną z liczniejszych w Krakowie odnośnie powierzchni dróg. Powierzchni dróg byliśmy jedną z liczniejszych dróg. Kolejna istotna zmiana, o statucie mówiłem, to mówiłem. No jest ta zmiana, która na pewno będzie budzić. Znaczy to mówiłem, że nie ma środków powierzonych, nie ma środków priorytetowych, jest jeden worek czy jeden budżet. I teraz tak, ten budżet może być dzielony dowolnie przez dzielnicę, z tym, że 75% z tego budżetu musi być wydane na następujące zadania. Modernizacja infrastruktury drogowej, edukacyjnej, szkolnej, kulturalnej, sportowej i ogródki jordanowskie. 75% budżetu musi być wydane na te zadania. Również 5% z budżetu ogólnego musi być wydana na profilaktykę osób niepełnosprawnych, na zadania, które umożliwiają. To są jedyne obostrzenia, które są. Już jeszcze będę mówić. I dodatkowe są, znaczy to są obostrzenia, które są. Natomiast Rada może nie musi tego robić, może przeznaczyć sobie 2% swojego budżetu na doposażenie biura. Całość biura w tym momencie znika, ten plan rzeczowo-finansowy, który mamy tu, te 40 tysięcy na utrzymanie biura, to w ogóle znika z pozycji Rady, zgodnie z nowym statutem. Przechodzi to na kancelarię miasta. Kancelarię miasta i ona de facto, bo tak jak mówię, w tym momencie wiecie, na telefonie było za dużo, to wiadomo, jak w końcówka roku, to sesje gdzieś tam przesuwamy niewielkie kwoty. I całość tych środków jest wtedy tak, aha, dzielnica może przeznaczyć, na przykład uzna, że Kancelaria Rady Miasta no niewłaściwie doposaża dzielnicę, nie wiem, nie ma nowego komputera, nie ma nowego sera. 2% ogólnego budżetu może przeznaczyć na zakup środków związanych z funkcjonowaniem, wyposażeniem biura i 2% środków może również przeznaczyć, tak jak do tej pory, znaczy do tej pory było tak, że 10% środków priorytetowych mogliśmy przeznaczyć na komunikację i łączność z mieszkańcami, wydawanie datek i strona internetowa do 10% środków priorytetowych, w tym momencie możemy przeznaczyć do 2% ogółu środków. To jest decyzja rady, naprawdę nie więcej niż oczywiście 2%. Kolejną rzeczą, którą jest istotną z punktu widzenia wyborów, teraz chciałbym powiedzieć, znika zapis mówiący o zbieraniu podpisów w wysokości 25, jak i również znika zapis obowiązku meldunku, aby wystartować w wyborach do Rady Dzielnicy, wystarczy być wpisanym do rejestru wyborców na terenie gminy, na terenie dzielnicy. Nie, wystarczy być wpisany do rejestru. To jest jakieś formułowanie o zamieszkaniu. Tak, to jest stałe zamieszkanie, rozumiecie to, że jesteś wpisany na listę uprawnionych osób do głosowania w danej dzielnicy w mieście Krakowie i tu jest to, że ma być uprawnione na terenie dzielnicy 12. Powiem to w ten sposób, że no, ktoś musi udowodnić związek
że dlaczego chcę głosować w tej dzielnicy. Wystarczy jak ukochanki, że gdzieś pan, nie wiem, to już trzeba byłoby pytać, nie mogę to panu powiedzieć. Ale że w której dzielnicy pan? Nie mogę panu tego powiedzieć, na przykład nie. Udowodnienie związku do tej pory przebiegało na tym wątku, że jest się stale związane, wystarczy popatrzeć na radnego miasta, który był obywatelem Holandii, startował do Rady Gminy z sukcesem i udowodnił swój związek w mieście Krakowie, że pracował tu dla korporacji i przebywał tu na stałe, mimo że nie był tu z tego co wiem na stałe zameldowany, przebywał tu na stałe, był obywatelem Holandii, wystartował. To jest równe, zgodne, czy nie umiem powiedzieć, bo nie wiem jak wygląda sprawa, od razu byłem uprzedł pytania, były pytania, co będzie, gdyby cudzoziemiec chciał wystartować do Rady Dzielnicy. Nie umiem powiedzieć, ale według mnie miejski komitet wyborczy zezwoli na to wynikać z orzeczenia wszystkich sądów administracyjnych po trybunały, że każdy cudzoziemiec z terenu Unii ma prawo startować w dowolnie wybranym miejscu pod warunkiem, że się udało. To nie wynika z tego, że ludzie znali tak, że jest udziała do różnego z Rady Miasta i do świat, tylko z tego, że ta platforma wystawiała na miejscu, które grało. Że tak samo jak muszę na tego pochodzić do wystawienia. Ja bym wystawił na dole, to by nikt nie wygrał. Znaczy ja bym tak, nie. To jest propaganda, że po prostu jest. Już panu odpowiem. Pan pyta, że platforma go wystawiła, to wystawiła go na ostatnim miejscu. Zrobiła na ostatnim miejscu. No, to jest dobre miejsce. No, bo jaki mała miała na taką 18. Nie wnikam się. I myślę, że tyle odnośnie zapisów z mojej strony. Otwieram dyskusję, proszę bardzo. Pan Grzegorz Szumica. Chcę zapytać. Ostatni punkt dotyczący wyborów. Tak. Nasza rola to oczywiście. My opiniujemy ten statut. Znaczy może jeszcze powiem zanim pan ten, bo przyszło na kolejne pytania, bo będzie mógł. My opiniujemy ten statut. Założenia Komisji Samorządności Rady Miasta Krakowa jest, że statut zostanie przyjęty do końca tego roku. To są założenia. Czy uda się, nie umiem powiedzieć, trzeba pytać Rady Miasta Prezydenta. My opiniujemy ten statut, każdy mieszkaniec ma prawo wnieść do uwagi, to są też zarzuty frontu. W terminie 14 dni od piątku każdy mieszkaniec ma prawo wnieść swoje uwagi do statutu, nie tylko rada. My opiniujemy tak lub tak, z uwagami lub bez. Jeżeli pan pyta o... I teraz proszę, bo myślę, że... Wydaje mi się, że ten zapis dotyczący wyborów jest delikatnie mówiąc co najmniej nietrafny. Tu bym proponował, żebyśmy wypracowali jakieś wspólne stanowisko. Bo nie może być, że ktoś mieszka w Szczecinie. Dla mnie pojawia się jednoznaczna interpretacja. Nie jest interpretacja, jak pan przewodniczący przedstawiał, to są prywatne, nie udokumentowane niczym na piśmie interpretacje. Nie można wystąpić jakąś ekspertyzę prawną, co ustawodawca ma na myśli, do czego mamy się ustosunkować. Już odpowiem, ustawodawca ma na myśli. W tym przypadku to samo, co przy wyborach samorządowych. I to mówię, nie my tu, bo musielibyśmy naprawdę być, bo mnóstwo orzecznictwa sądowego. Orzecznictwa sądowego, które zezwalało na start wyborów, to co powiedziałem, obywateli najpierw innego, potem obywateli innego kraju. Tu się właśnie różni nasze polskie prawo, że nie ma jednoznacznej interpretacji, tylko ten, kto sobie umyślił, albo jest gdzieś tam, nie będę mógł dokładnie liczyć, to tak się ma rozprawić do tego odniesienia. Co to znaczy, że nie można jednoznacznie zinterpretować, jakie są kryteria, czy jakie są znaczy nie, no już odpowiem, no jest w zapisie stale zamieszkują. Stale co znaczy stale zamieszkują? No nie ma to teraz sam odpowiedzieć, no jak są. Sąd uważa, że stale zamieszkują, jeżeli składa oświadczenie, nie wiem, czy to przed nawet Urząd Skarbowy. Oświadcza, że w Urzędzie Skarbowym były takie rzeczy po sądu bodajże, nie powiem którego, mieszkaniec był zameldowany gdzieś w innej miejscowości Y, złożył, że chce się rozliczać w Urzędzie Skarbowym Z, ponieważ w mieście Z, ponieważ ma tu, nie wiem, swoje mieszkanie, w którym przebywa i to jest dla niego bardziej istotne niż mieszkanie w Z, w którym przebywa 5 dni, a tu ma mieszkanie dla dzieci Z i on chce, żeby uważał, że tam będzie na stałe mieszkał i to stąd przykrył się, że to jest stałe zamieszkiwanie. No tego nie umiem panu powiedzieć, bo mówię, trzeba byłoby pytać odrębnictwo sądów, trybunałów i tak dalej. Wydaje mi się, że ktoś, kto przygotowuje coś takiego, to wszystko powinno być jasne, przejrzyste, transparentne, a nie, żeby to było podstawą do różnych jakichś dziwnych interpretacji
To dla mnie jest... Znaczy, ja powiem tak. Tu nie ma żadnego przepisu, według mnie, ja to powiem otwarcie, który by w zdecydowany sposób ukrócał wszelkiego rodzaju nadużycia. Podawałem tu przykład, że w tym momencie jest wymóg zameldowania. Był wymóg zameldowania do tej pory. Jest wymóg zameldowania, ale już pan odpowie. Były przypadki w Krakowie, to znaczy ja znam i doniesień prasowych, mówię od razu, doniesień prasowych, że ktoś się przemeldował do innej dzielnicy, bo chciał startować w tej dzielnicy. Więc mówię, no to też było jakieś mogę nadużyć. No ja nie mówię, czy rzeczywiście oświadczenie, że stale zamieszkuje na terenie tej dzielnicy będzie to wystarczające. O tym będzie stanowił miejski komisarz wyborczy z Państwową Komisją Wyborczą, że oni ten przepis jako tam. Ale nie pan przewodniczący, ale rezygnowanie z zebrania kilkudziesięciu podpisów, no to tym bardziej właśnie daje szansę tym, co tutaj go nikt nie zna, bo nie musi nam się tym ludziom podobać. On go wpadnie i złoży tu deklarację. Jest to. A co kątem podpisy przeszkadzają na przykład, żeby zebrać jakieś odpisy? No ale tak proszę panie radny, to wszystko w rękach wyborców jest. Dajmy szansę, żeby ludzie chciał powiedzieć. Ukraina wyjdzie tutaj i to Ukraińcy tu rządzić. A dlaczego mamy nie rządzić, jak będą wybrani? Gdzie? A gdzie? Jak wybiorą, tutaj pada radnego, to zawsze... Czy obywatele Ukrainy tego sobie nie mogli drukować? Ale nie będą Ktoś z Państwa chciał zabrać głos w tej sprawie? Ja. Proszę bardzo. Nie. Po kolei. Tak. Po kolei. Tak. Paragraf trzeci, punkt pierwszy, podpunkt A. Czy do miejskich obiektów edukacyjnych, gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli nie powinniśmy dodać zespołu szkół? Ale to są miejskie, one są już miejskie, tak, bo są stare zasoby. Ja jeszcze jednej rzeczy, przepraszam Państwu, to mi tak wyleciało, więc jak Pan pozwoli, to uzupełnię to. A mianowicie są, pojawiają się dwie nowe rzeczy w statucie. Mianowicie możemy, o tym zapomniałem dodać, co mi wyleciało mi to z głowy, tak trzeba trafa, żeby nie szepnął. Pojawia się inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców, 200 podpisów, mieszkańcy składają projekt do przewodniczącego Rady Miasta Krakowa. On mnie informuje, że taki projekt wpłynął i ja mam go obowiązek podać na sesję. Oczywiście członkowie Rady decydują. I pojawia się również inicjatywa, która myślę, że dla Rady jest korzystna. Możemy wnioskować o wprowadzenie do porządku obrad Rady Miasta Krakowa uchwały dotyczącej naszej dzielnicy. Jeżeli taką uchwałę podejmiemy, przez kancelarię jest założona do przewodniczącego. Przewodniczący Rady Miasta Krakowa wnosi to pod obrady Rady Miasta Krakowa naszą uchwałę, że nie wiem, wnioskujemy o naprawę tego, czy wskazujemy to, dotyczące oczywiście dzielnicy. Dotyczące dzielnicy. Inicjatywa społeczna taka w Sejmie, nie? Znaczy ta inicjatywa społeczna to jest z Sejmie do dzielnicy. Natomiast nie. Odniesienie, dokładnie tak. Natomiast, do szuflady i natomiast tu w tym momencie jest ta inicjatywa jeszcze w drugą stronę, tak jak musi trafić to do głosowania. Taka inicjatywa. Ja dobrze, proszę. Masz, czyli rozumiem, że nie musimy dodać? Nie, na pewno nie, ponieważ rozumiemy tak, zespoły szkół są rozwane jako już jednostki miejskie w całości, cały zarząd na pewno nie. Rozumiem. Ten sam paragraf podpunkt 5. Punkt 5 podpunkt B. Odbiorów robót należących do zadań zlecanych i finansowanych przez miasto, realizowanych na obszarze dzielnicy, ze szczególnym uwzględnieniem zadań priorytetowych i powierzonych dzielnicy. Skoro zadania priorytetowe już ich nie będzie, to po co ten punkt? Znaczy to myślę, że to był błąd jeszcze gdzieś ukazki. Także ja bym wnioskował o wykreślenie bo to już nie będzie dotyczyło, bo nie będzie dotyczyło zadania priorytetowej powierzonej. Okay. To jest uwaga dostana, będziemy to pisać. Tak. Paragraf 3 punkt 5 litera B. Już mówię. Paragraf 3 punkt 5 podpunkt B. Tak, o uczestnictwa w komisji. Dalej. Teraz to już jest tylko mój pomysł. Nie wiem, jak inni radni do tego podejdą. Paragraf 14 punkt 7. Materiały, o których mowa w ustępie 5, powinny być przesłane do członków rady najpóźniej na 3 dni przed terminem sesji. Zastanawiam się, czy nie powinno być 3 dni roboczych.
Bo tutaj no, weekend wypadnie, coś się stanie. Bo to w naszym przypadku tak jest, że... Znaczy w naszym przypadku jest, ja powiem tu tak, bo de facto zawsze wysyłam materiały w piątek. Tak, ale gdybyśmy to mieli w stanie, także myślę, że to by było... No dobrze, ale pamiętajmy, że komisje działają często niestety w poniedziałek albo w czwartek, nie mogłyby być takie komisje. Wtedy ten 10 dni przed sercem, ale wtedy ten punkt też jest niejasno. Tak, tak. Znaczy nie, myślę, że akurat te 3 dni, to myślę, że to jest w naszym przypadku i tak naprawdę w piątek i myślę, że to musiał być w poniedziałek, to i tak w czwartek muszą być. Ale no nie wiemy jak na przykład w przyszłej kadencji, czy też będą we wtorek. A czy nie, no to w tym momencie musiałbym też w sobotę Państwu tu wysyłać, bo innej możliwości nie ma. Znaczy nie, to uważam, że... 3 dni robocze, to jest... Proponuję 3 dni robocze, tak. Dalej, paragraf 24. Tutaj w ogóle wnioskowałbym o dodanie punktu numer 9 dotyczącego, bo nie ma tu żadnej mowy o czasie przechowywania protokołu z sesji Rady Dzielnicy. Przebieg obrad jest protokołowany jest za pośrednictwem urządzenia rejestracji dźwięku, ale określony zapis przebiegu przechowywany jest do przyjęcia protokołu. Tak, tylko że pamiętając to, co się działo czy półtora roku temu, czy dwa lata temu, nie mogliśmy znaleźć protokołu, żeby sobie sprawdzić, czy coś powiedział. Nie protokołu. Znaczy nie, rejestru dźwiękowego, ale to wynika, już powiem. Mogę, panie przewodniczący, Konrad, mogę się wejść w to? Ja jeszcze przy tym punkcie bym proponował zapis, że archiw jest archiwizowany na czas kadencji. Dokładnie o to chodzi. Znaczy nie, to zawsze jest elektroniczny. A także zapis protokołu sesji Rady Dzielnicy w formie PDF-u umieszczany w biuletynie informacji publicznej miasta Krakowa do końca trwania kadencji. Ale one są umieszczone. Ale są. Ale tutaj nie ma w ogóle o tym. Ale nie, to wynika już chyba z informacji o... dostępie o informacji, nie wynika z statutu. Ale w tych punktach nie ma o tym mowy. Już odpowiem, ale to wynika z dostępu do informacji publicznej, że one są przygotowane i wrzucane w PDF-ie do informacji, do wyrażenia informacji publicznej. Nie ma możliwości, żeby z dostępu do informacji publicznej, to są, co dysponujemy mieniem publicznym, żeby były te środki gdzieś tam, no znaczy może tak, żeby nie było to udostępnione publicznie wszystkie materiały, które są w serii. Czyli rozumiem, że nawet bez tego punktu one będą... Tak. No chyba, że ustawodawca zmieni dostęp do informacji publicznej i okaże się, że nie ma potrzeby produktu. Ale to musielibyśmy Sejmie zapytać, bo z tego co wiem, nie dbają o żadne prace takie. Rozumiem. Dalej, chodzi mi o ten punkt dotyczący inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców. Tak. I tak, ja jestem jak najbardziej za tym, tylko tak się zastanawiam, że 200 mieszkańców w dzielnicy liczącej 65 tysięcy ludzi, jak ta nasza, a 200 mieszkańców w dzielnicy 9, która liczy niecałe 19 tysięcy mieszkańców, no to tutaj jest jednak duży rozdział. I pytanie jest teraz, czy jakoś byśmy mogli w tym kierunku pójść. Ja bym proponował albo to troszeczkę podnieść, albo proponowałbym kryterium proporcji dotyczącej przykładowo 0,5% do 1% mieszkańców dzielnicy. 1% to jest 600 mieszkańców. U nas byłoby to 650 mieszkańców. Bądź 0,5%. Bo tak jak mówię, no, 200 mieszkańców dzielnicy 12, a 200 mieszkańców dzielnicy 9, no to jest jednak duży rozrzut. Więc tutaj bym się zastanawiał. 1% do 1%. Jak liczy ten procent w pierwszym roku, a w trzecim roku? No to powiedzmy do 31 grudnia roku poprzedzającego. Są aktualne co roku dane dotyczące liczby mieszkańców. I na podstawie tego moglibyśmy określać, że w danym roku mieszkańców musi zebrać po prostu te podpisy, aby wnieść tą inicjatywę uchwałodawczą. Ale jeszcze problem tutaj, ale jakie są rozwiązania? Czy to jest odbieranie prawa? Nie, to nie jest odbieranie prawa, ale wydaje mi się, że jednak... Sobie proszę. No pojedynczo, pojedynczo. Proszę, ale no jednak, no 200 mieszkańców tu, a to jest jednak... Ale jakie to ma znaczenie, Konrad? Wydaje mi się, że ma, bo 200 mieszkańców u nas, to powiedzmy są jeden bądź dwie klatki schodowe, a gdzieś indziej to jest całkiem... Wydaje mi się, że jednak 200 mieszkańców to są moje pomysły i tyle.
tym statutem, dlatego cieszymy. Zgłaszam się. Dalej, podpunkt 50, paragraf 51. Rada wybiera zastępcę przewodniczącego oraz pozostałych członków zarządu na wniosek przewodniczącego zwykłą większością głosów obecności co najmniej połowy składu rady w głosowaniu tajnym. Inicjatywa uchwałodawcza w powyższym zakresie jest wyłączną kompetencją przewodniczącego, co wyklucza możliwość wnoszenia poprawek w trakcie procedowania uchwał. Chciałbym zapytać, czy to nas jakoś tutaj, czy to będzie głosowanie en bloc, czy pojedynczo? Znaczy nie, to do tej pory, tak jak do tej pory, pojedynczo. Pojedynczo, dobrze. Dobrze. Cisza wyborcza, no do tej pory mogliśmy, agitacja wyborcza i mogła trwać do nawet w dniu poprzedzające wybory. Osobiście uważam, że cisza wyborcza jest archaizmem, w dobie internetu, mediów jest całkowicie niepotrzebna. Nawet jeżeli moglibyśmy ograniczyć ją do, tą ciszę wyborczą do dnia głosowania, co w toku ewolucji wydaje się zasadne, to w dniu poprzedzającym dzień głosowania ta agitacja powinna być dopuszczona. Ale nie poprzedzającym dzień głosowania oraz nie zakazane. Panie komisarzu, jeśli można tutaj jedno się wypowiedzieć. Jeśli wybory będą połączone... W dniu poprzedzającym dzień głosowania oraz dzień głosowania prowadzenia agitacji na rzecz kandydatów jest zakazane. Czy ja powiem, z czego to wynika? Na spokojnie. Wynika to z, ten zapis wynika z tego, że teraz nie było z tym problemu. Natomiast jest problem, kiedy wybory są połączone z wyborami, a to ten statut mówi, ten samorządowymi. Kandydat może startować tu i tu, będzie prowadził wybor kampanię do Rady Dzielnicy i łamiąc w tym momencie ciszę wyborczą. A jak było w wyborach, to nie wiem. Było to samo, był ten statut uwagi, niż tu były skargi do komisji. No nie wiem, pytam. Może pani, że... Dobra, jak były wybory, to w sobotę do Rady Miasta już nie wolno się było prowadzić. A do Dzielnicy mogło. Tak, tylko no mówię, jeżeli kandydat tu i tu, to był problem, znaczy nie, no był problem. Bo nie było interpretacji takiej. Ale nie, były skargi, nie, że skargi. Skargi były, tak? Były skargi do komisarza wyborczego, że tam kandydat. No dobrze, rozumiem, że rzeczywiście mogą się nadużyć, a chociaż uważam, że i tak cisza wyborcza prędzej czy później skończy, to zostanie zniszczona, ale już tylko mówię. W Londynie stoi się przed lokalami wyborczymi w dniu wyborów. Ale jesteśmy w Polsce, to całe szczęście. I tutaj już korekta, ostatnia strona z dzielnicą 11, bo już edukacja 11. To taka, która jest pytana. Czyli to głosujemy, że to mamy jakieś uwagi czy poprawki, panie? Czy to są moje uwagi? No przede wszystkim ten punkt 5, zadanie priorytetowe. Tak, to jest poprawka, myślę, że jak poprawka, czyli też zdanie. A te dotyczące tego procentowego udziału w inicjatywie uchwałodawczej. Znaczy ja powiem tak, też brałem udział w tej komisji, ja też tylko pan Konrad, można powiedzieć, no zgłaszałem. Natomiast myślę, że jeżeli rzeczywiście by się okazało, że są grupy mieszkańców, które będą wnosić, nie wiem, no mega dużo tych uchwał, bo może się też tak okazać, że będą tych uchwał wnosić tu, prawda, mega dużo osób, 200, wtedy być może trzeba będzie rzeczywiście wystąpić do Rady Miasta o zmianę statutu procentową. Natomiast na ten moment mnie przekonano. Ja też miałem wątpliwości, to co mówię, że 200-909, a 200-912 to są dwie różne proporcje, bo tam jest czterokrotnie mniej, można powiedzieć, tak, proporcjonalnie. Tak, więc składałem do przewodniczącego Rady Miasta, tak? Tak, ale on przesyła to do... I kto decyduje, czy to jest... Porządku obrad, ja nie mam możliwości. Nie porządku obrad, no i kto to decyduje? No my. Tak. Natomiast nie, no łatwo sobie wyobrazić w tym momencie, że no jest która, prawda, wprowadza pod porządek obrad 35 uchwał, bo ma po 200 podpisów i próbuje w ten sposób. No mieliśmy, no, wystarczy zobaczyć teraz, bo w przypadku tam Stagrona, który mieszkanie interpelował, oglądał odpowiedzi, przynosił jednoznaczne odpowiedzi, jednoznaczne pisma skierowane do 450 mieszkańców i kazał każdy mieszkaniec dodał na tych odpowiedzi na piśmie. Przecież dla 450 ma jednoznaczne pismo odpowiadać. Kandydat ma stanowisko, że jako organ pomocniczy nie musimy jako organ pomocniczy nie musimy 450 wystarczy, że zamieścimy to na stronie i wyjaśnienie, które to było i tak. Czy na pewno nie będzie takiej sytuacji, że ktoś sobie raz te powiedzmy 200 podpisów? Znaczy to będzie weryfikacja i będzie po prostu zmieniał tylko tytuł uchwały. Nie, na każdy dokładnie. Będzie weryfikacja w tym. Musiał
Będzie za każdym razem zbierać te podpisy. Nie będzie tak, że będzie miał 200 podpisów. Podpisy nie mogą być różne na każdej kartce. Podpisy na każdej kartce. Muszą być kontekstem odpowiedzi. Czy są jeszcze jakieś uwagi? No, proszę bardzo. To tutaj w tym paragrafie, który trwa do organizacji, bo tam widzę, że te kontrolę na nie podoba. Trzeba taką poprawiaczkę zgłosić, tak? Bardzo bym popołudził. Elektroniczny zapis i ma być przygotowany i archiwizowany na okres całej kadencji. Archiwizacja zapisu na protokoł, wiesz, całej kadencji. W punkcie szóstym tegoż paragrafu jeszcze jest takie nie do końca jasne. Członek rady może zgłosić przewodniczącemu pisemne żądanie sprostowania protokołu przewodniczący do żądanego sprostowania w przypadku spornych na wniosek zainteresowanego członka rady lub przewodniczącego rozstrzyga rada. Tak. Tylko pytanie, kiedy ma zgłosić to... Przed przyjęciem protokołu. Przed przyjęciem protokołu. Ale my jako porządkujemy i prezentujemy pewne rzeczy. Dlatego zawsze pytam, czy są uwagi do protokołu. Ja zawsze pytam, czy są uwagi do protokołu. Przepis poprzedni, jeżeli są, zgłasza pan pisemne uwagi, ja odczytuję i rada zapoznaje się z uwagami w formie pisemnej, że stwierdza pan, że w protokole było coś. No, to znaczy, nie, no mam swój przypadek, tego nie zostało zrozumiane do tej poprawy. No. O, właśnie. A to... Nie, ale pan nie zgłosił tego protokołu w momencie, kiedy był protokół przyjmowany. Nie, no zgłosiłem. Proszę pana, kiedy pan zgłosił do protokołu? No zgłosił pan do protokołu... Dlatego, panie przewodniczący, no chciałbym, żeby to było sprecyzowane. Znaczy to jest zawsze do momentu przyjęcia protokołu. Ale protokół przyjęty, jeżeli panowie będą pytać o to, już odpowiem. Okej, o ten zapis nawet. Jeżeli państwo pytacie o ten zapis, protokół przyjęty, zapis nic nie zmieni. Przyjęty protokół uważa się za dokument. I już nie będzie, że w zapisie jest co innego. Może pan wtedy mówić, że przewodniczący, nie, przyjęty protokół uważa się za dokument. I to jest dokument, który jest dokumentem końcowym. Mimo, powtarzam, nie wiem jak będzie przypadek, mimo że na zapisie pan po 4 miesiącach dojdzie do wniosku, że w protokole tam z sesji, to co było ostatnio, że w protokole sesji lipcowej, dajmy na to teraz, pan wystał, że w protokole sesji lipcowej nie zgadzało się to i to i przyjęcie pan zapis. Nie, protokół został przyjęty i to jest dokument. Nie jest już zapisem, zapis w formie... Ale zawsze wtedy można, nikt nikomu nie będzie w stanie zarzucić, że mówi coś nie tak, nieprawdę. Się oszukuje, że ktoś tam jest zapis w tym momencie, można to sprawdzić, no, wtedy jest jasność tego. Tak samo jak w tym punkcie szóstym, że ma być zgłoszone przed przyjęciem protokołu. No ale to jest oczywiste. To jest bardzo oczywiste, że wszystkie uwagi do protokołu są przyjmowane przed przyjęciem protokołu. Jak będzie? Na 26. W momencie. Panie Marku, jeszcze do 24. Tak, proszę. Tak, jeszcze do 24, jak już przy nim jesteśmy. Ja bym państwa prosił tak, bo tu widzę tych poprawek jest więcej, żeby te poprawki jednak wpłynęły tu na pisie, bo to po tym ja muszę do kancelarii, nie wiem, do tego ja w kancelarii, żeby było głosowane i w którym punkcie? Ja jeszcze do 24, punkt 5. Paragraf 24, tak. Punkt 5. Protokół sesji rady wykładany jest do planu 3 dziedziny, co najmniej na 3 dni przed terminem następnej sesji. Klub bym też sugerował 3 dni robocze. 3 dni robocze. Tak. Dobrze, to będę do tej poprawki bym bardzo prosił na piśmie. Dobrze. W paragrafie 26. Podmiot posiadający inicjatywę uchwałodawczą, zwany dalej projektodawcą, składa do przewodniczącego pisemny projekt uchwały uzasadnienie wraz z pisemnym wnioskiem o jego włączenie pod obrady sesji. Wymóg złożenia pisemnego wniosku o włączenie projektu uchwały pod obrady sesji nie dotyczy projektu uchwał przygotowanych przez zarząd oraz przewodniczącego. Uważam osobiście, że powinien dotyczyć wszystkich, z tego względu, że w naszej kadencji było tutaj sporo takich zaskoczeń, że i pretensji, że na przykład w komisji tam jednej, już nie będę mówił jakiej komisji, że projekt i tam ustawą uchwałodawczą tą inicjatywę przejmował zarząd, a nie trafiało to wcześniej pod danej komisji. Dlatego proponuję zmianę, żeby obowiązało to, dotyczyło do wszystkich po prostu. Żeby było wiadomo, z jakiej inicjatywy szyje, z jakiego powodu nie trafiło to do komisji merytorycznej, a zarząd w danym czasie proponuje uchwałę w danym temacie i że
żeby to było... Znaczy nie, to jest znowu tylko włączona, proszę pana. Ja wiem, ale... Ale nie, no z czego to wynika? No wynika to z logiki, że jeżeli... Tak, przewodniczący ma ten prawo, to powiem pan. To nie wynika to, co pan mówi, wymóg włączenia tylko do porządku. Sam, chodzi o samą formalność. Jeżeli pan pyta o to, zarząd, już powiem, przewodniczący zarządu ma tylko możliwość w kwestiach... personalnych. Zgłosić jednoosobowo projekty uchwały. Jeżeli pan pyta, no nie może przewodniczący zgłosić w sprawie, nie wiem, naprawy chodnika i tak dalej, sam uchwały musi mieć grupę trzech rady. Już odpowiem, a zarząd przygotowuje porządek obrad, więc to nie może, ze statutu wynika, że zarząd przygotowuje porządek obrad. Więc zarząd nie może wnioskować, że coś przygotowuje. No, to wprowadza automatę. Jeżeli zarząd przygotowuje porządek obrad, stwierdza na przykład, przewodniczący przychodzi i stwierdza, że ten projekt płynął za późno, nie wprowadzamy go pod porządek obrad. Zarząd jest głosowanie. Zarząd mówi, proszę państwa, ja proponuję, żeby to wprowadzić. Jeżeli zarząd decyduje, że wprowadza to pod porządek obrad, to musi być doprowadzone, bo zarząd przygotowuje porządek obrad. To jest ta rozumienia na pewno, że zarząd przygotowuje porządek obrad. Dlatego ta... Ja rozumiem, panie przewodniczący, tylko mówię tutaj o tym, bo chyba nie do końca się rozumiemy. Mówię o tym, że zarząd przygotowuje projekt uchwały w danym temacie, w danej komisji, tak powiem, z gotową odpowiedzią, poddane pod, próbuje poddać to pod głosowanie, tak, które się odbywa. Projektu uchwały czy tematu poszczególnych komisji, które nie trafiły, bo zawsze można zarządzić po prostu przerwę, cokolwiek innego. Ale to zawsze przewodniczący komisji również tu może, już powiem panu, jest tego statutu wynika, że przewodniczący komisji może wstać, zarządzić, że chce się zapoznać z projektem uchwały. I nie ma tu takiej możliwości, nie, bo to, co pan mówi, w tym momencie spowodowałoby to, że zarząd nie mógłby przygotowywać żadnego porządku obrad. Nie mógłby. Nie, nie mógłby, bo jak mógłby zarząd, jeżeli zarząd no, przygotowuje. Na jakiej podstawie? Ale no nie, no, a jak to na jakiej podstawie? No, zarząd stwierdza na przykład, że nie wiem, inicjatywa uchwała, to nie, to jest na pewno to, co pan w tym momencie mówi tak. Jak na jakiej podstawie? Już pan odpowie. Zarząd stwierdza na przykład, że ta kompetencja leży w stronie Komisji Ochrony Środowiska i Sportu. Podaje się pan. Stwierdza, że na komisji, znaczy nie mówię, to mówię jako przykład, tak pokazuje pan przewodniczący komisji. Na komisji sportu zarząd stwierdza, że sprawa była omawiana i na komisji infrastruktury również była omawiana. Są dwa zbieżne uchwały. I zarząd w tym momencie musi na przykład zareagować, potrzebować trzecią. Były takie przypadki też. Ale to nie ma znaczenia, że muszą, no to zarząd decyduje, przewodniczący decyduje, czy zarząd decyduje, które pisma gdzie trafiają. Dlatego uważam, że ten zapis jest w pełni zasady, bo zarząd przygotowuje porządek obrad. Ale już powiem, że zarząd przygotowuje porządek obrad, bo zarząd sam ma wnioskować, do kogo ma wnioskować. Można powiedzieć, że zmienimy statut, czy jest potrzebny rada, ale tylko nie, potrzebny szok. Ale nie, no nie pan tego słucha. Zarząd do kogo ma wnioskować to włączenie do porządku obrad, jeżeli zarząd przygotowuje? Do kogo mam wnioskować? Zarząd przygotowuje. Do kogo ma zarząd wnioskować o włączenie czegoś do porządku obrad, jeżeli zarząd go przygotowuje? Bo do kogo ma zarząd zawiesić? To się napisałby... Ale nie, bo to pan mówi, jest literalnie napisane. Pisemnego wniosku o włączenie projektu uchwał, to nie dotyczy projektu uchwał przygotowanych przez zarząd. Zaraz podejmuję. Ale zarząd przygotowuje projekt. Przygotowuje. I zarząd przygotowuje materiały na sesję. Porządek obrad to dla tych zasad. Ale na jakiejś podstawie, dlaczego to... No to zawsze można zadać pytanie, no to nie może dla jak to, jak mam... Myślę, że było to obligatoryjne, to, że tak powiem, wymagałoby lepsze... Ale no nie, no wniosku o włączenie... Powodowałoby to na pewno lepszą koordynację działań. Mówię, proszę jeszcze, są jakieś uwagi, czy na piśmie te uwagi, proszę bardzo, pan. Jeśli dalej wypierać, to paragraf 64. Znaczy no to, ale chciałbym znać jakieś rozwiązanie, bo ja tu też nie mam na te rozwiązania. Już przeważają wszystkie opcje. Stale zameldowany na obszarze działania. To powtarzam panu, no nie ja, nie my, znaczy nawet nie ja, nie my. Dlaczego pan przewodniczący nie chce przyjąć tego projektu? Jak stale zameldowany w tej chwili? Ale nie ma, ale dalej obowiązuje nas, nie ma ani czy Basiu. Nadal nas to obowiązuje. Czyli co powiem, że rząd tego nie zmienił do tego Sejmu. I długo jeszcze nie zmieni. Naszym Sejmie. Dobra, ja to złożę na piśmie. Dobra, też. Okej. Będziemy głosować. Już na pewno musimy zapodziewać. Jeszcze raz chciałbym... Jeżeli pan uważa, że stary ten będziemy głosować, to prosiłbym bardzo na piśmie. Poprawkę po prostu do znaczy uwagi do tego i będę każdą uwagę głosował. Myślę, że brak nie miał takiego. Znaczy co, ten stary zamieszkuje?
tam. No i to nie może. Teraz do życzenia w sądu, zakończymy się do sądu. Tak. Tak. To i tak jest to, są nasze propozycje. Tak, no i tak do Rady Miasta. Tak. Czy nie, bo tam to dobrze będziemy głosować. O, dziękuję. Czy są jeszcze jakieś uwagi do tego, bo trzeba by głosować? Nie widzę, bo przeczytam Rafale po kolei to, bo troszkę nie zdarza się. Poprawka... Tak, tak, tak. Dobrze, ale bardzo proszę, bo będziemy tak, znaczy nie. To jest tak, żeby była jasność, to ja tak. Opiniuje się pozytywnie statut. I w punkcie drugim wnioskuje się o uwzględnienie następujących poprawek do statutu. Wnioskuje się o uwzględnienie następujących poprawek do statutu. Dobrze, czyli poprawka, nazwę ją umownie numer 1. To jest uwagi czy poprawki? Wnioskuje się o uwzględnienie następujących uwag do statutu dzielnicy 12 wydanego poprawki. Tak. Materiał, o których mowa w ustępie 5, winny być... Mogę przeczytać? No to może po kolei, będzie pan Konrad czytał poprawki i Dobrze, pierwsza poprawka dotyczy paragrafu 14, punkt 7. Materiał, o których mowa w ustępie 5, winny być przesłany do członków Rady najpóźniej na 3 dni robocze przed terminem sesji. Kto jest za przyjęciem tego? Jestem za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada przyjęła tą poprawkę. Przechodzimy do kolejnego punktu. Paragraf 24, punkt 5. Protokół sesji Rady wykładany jest do wglądu w siedzibie dzielnicy co najmniej 3 dni robocze. Paragraf 24 ustęp 5. Punkt 5. Kto jest za przyjęciem tej poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Paragraf 25, punkt 6. Grupie mieszkańców stanowiących 0,5% ogółu mieszkańców dzielnicy mających prawo wybierania do Rady Dzielnicy w sprawach i przy zastosowaniu trybu opublikowanego w paragrafie 25 protokołu. Chodzi o te 0,5%, o których mówię. No rozumiem. Jeszcze raz, jak pan przeczytał troszkę to... Grupie mieszkańców stanowiących... Paragraf 25, punkt 6. Grupie... Paragraf 25, punkt 2, podpunkt 6. Grupie to najmniej dobra, nie jestem prawny. Nie, punkt też. Ja nie mam. Punkt 6. A będziemy się o punkt teraz czy pod. Dobra, no to o to chodzi. Dobrze. Grupie mieszkańców za. Pojedynczo, bo to będzie musiał być. Proszę pan, dobra. Tak. W grupie mieszkańców stanowiących 0,5% ogółu mieszkańców dzielnicy, mających prawo wybierania do Rady Dzielnicy w sprawach i przy zastosowaniu trybu, o których mowa w paragrafie 35 statutu. Tutaj chyba trzeba jeszcze dodać, że do... chodzi mi o ten, o rok poprzedzający, o te statystyki. Nie wiem, jak to zawrzeć, że... Ogólnie przy mieszkańców... W roku poprzedzającym. W roku poprzedzającym, dokładnie. Złożenie wniosku w roku tak. poprzedzającym. Tak. To jest moja propozycja. Proszę bardzo. Ja propozycję, skoro to jest statystyki, to
przygotowany indywidualnie dla każdej dzielnicy, to może po prostu wpisz tutaj 350 osób, a nie po prostu to jednego będzie 373, drugiego 377, to dobrze. No i da się. Ale jak umrę, to tam 370. A czy nie pan, to jest dobrze. Za każdy raz robisz ten proces. Ale myślę, że te 350 mieszkańców wyszło, to jest to budowę. Taka sama, w tym momencie, jeżeli napiszemy 350 osób, to będzie taka sama sytuacja, w tej chwili napisane jest 200. Nie proporcjonalny po prostu. Ale nie, bo my chodzimy do naszego stanu. Chodzi o to, jeżeli tutaj nie. W tym momencie ma. Nie, to jest dlatego, że my w tym momencie odnosimy się do tego. Ale my po 200 mieli. A tam wtedy będą mieli po 200, my odnosimy się do tego. Nie o to chodzi, ale jeżeli procentowo, jeżeli się zwiększy, to nam się zwiększy procent, prawda? Ale nie, bo to procentowo rzeczywiście może być problem z przeciętą, ale wydaje się, że rzeczywiście. Urzędowym co roku statystycznie podawana liczba mieszkańców, prawie nie myślę, że to jest. Nie, ja mówię, że nie, do czego wygląda, proszę Państwa, że to jest tak, że nie wiem, czy 200 to jest właściwe, czy 50, czy 150. Nie, czy 350. No ja składam taką poprawkę. Dobra, głosujemy. Czy to, ale można usiąść? Pół procent. Jeden to było rzeczywiście za dużo, ale pół. Dlaczego się zmało? Nie, już. Głosujemy, kto jest za przyjęciem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada przyjęła również i tą poprawkę. Przechodzimy do kolejnej poprawki, proszę bardzo. Paragraf 35, to już jest paragraf 35 i paragraf 76, to już jest konsekwencja tej poprawki, którą przyjęliśmy, czyli w tych wszystkich, w tym paragrafach zamienić te 200 podpisów na te 0,5%. Dobrze, głosujemy te dwie poprawki. Kto jest za przyjęciem? Chodzi o paragrafy 35 i 76. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Kto jeszcze nie ma przeciw? To jeszcze raz głosujemy, tak? Czy? Nie. Kończony. Kto się wstrzymał? Zagada przyjęła poprawkę. Wszyscy są jeszcze jakieś? I ostatnia rzecz, paragraf trzeci. Punkt piąty. Ustęp B. Usunąć to stwierdzenie ze szczególnym uwzględnieniem zadań priorytetowych powierzonych dzielnicy. To jest za. Tylko proszę, żeby być radny, żeby to ludzie powiedzieli. Tak, wszystkie, żeby pokazać to dużo. I chodzi jeszcze o to, i korekta w załączniku, żeby nie z dzielnicą 12, to jest rezultatkiem. A to myślę, że to jest błąd. Ale to jest błąd, tak. To myślę, że tego nie musimy. Proszę bardzo, duch pana, poprawka pana radnego Grzegorza Kwity o przydatę parę złożenia. Do paragrafu 84. Tak jest, do paragrafu 84. Dopisanie sformułowania i zameldowany na obszarze danej rady. Zamieszkujący, w momencie, jak się cały ten paragraf odczytam, żeby też była jasność, bo to... Prawo wybierania do Rady Dzielnicy, czynne prawo wyborcze na każdym mieszkaniu dzielnicy, które najpóźniej w dniu wyborów skończy 18 lat i stale zamieszkuje na obszarze danej dzielnicy, na obszarze danej Rady Dzielnicy 12, czyli tu po stale zamieszkujący oraz stale zameldowany czy zameldowany? Ale czynne prawo wyborcze to tylko... Ale osoby, które mieszkają gdzie indziej, są gdzie indziej zameldowane. Ale czynne prawo wyborcze to jest prawo do głosowania, a nie bycia wybieranym. Bierne prawo wyborcze to jest prawo do kandydowania. Taka sugestia. Znaczy, tak, ale bierne prawo przysługuje tym, które mają czynne prawo i się za ten. Bo to, czynne prawo, bierne przysługuje tym, które mają czynne prawo. Dokładnie z jawą. Stałe zameldowanie. No nie, pytam, bo mówię, to stałe zameldowanie to jest co słowo. Stałe zameldowanie. No to nie było. To stałe zameldowane na przeszłość. I stałe zameldowane na przeszłość dzielnicy. Tak.
Nie wiem, czy to nie znikło w tym momencie. Proszę Państwa, tu chodzi o to, naprawdę tak polskim językiem, żeby tutaj w tej razie się nie znalazło tam 10-20 osób, które po prostu będą traktowały tutaj jako zakład pracy. No, będą jeździć tutaj przyjeżdżać. No nie będą przyjeżdżać na to pracy, na sesję, bo w ogóle nie będą wiedziały, co się w dzielnicy dzieje. Znaczy, żeby decydować o dzielnicy, trzeba tu mieszkać, jak to się mówi, do szkoły chodzić, do sklepu chodzić, po tych ulicach dziurawych chodzić. A jak on przyjedzie tylko tu na 3 godziny na sesję, co on może tutaj, o czym byś chciał decydować? Znaczy, to jest sprawa wyborców. Nie, ale słuchajcie, ale myśmy pewnie... No, no, to jest dużo w tym, co mówi, ale niestety meldunek i tak, no. Wiecie, można być zameldowany, a nie mieszkać. Ale zróbmy w ogóle, to jeszcze wspomóżmy właśnie to, żeby w ogóle mówię to... Ale to jest sprawa wyborców, że oni znają klienta i... Nie, to nie jest sprawa wyborców, bo niestety, bo was jest tak, to nie jest sprawa wyborców, to jest tych, co mają więcej pieniędzy. Jak jest Coca-Cola wyreklamowana, każdy wie, co to jest Coca-Cola. W ostatnich wyborach PO i PiS każdy wie, kto to był, a reszta się po prostu ciężko poprzebić. Kto ma dużo pieniędzy, ten się dostanie upolitycznie. Ale poddaję pod głosowanie poprawkę i zameldowaną stale na obszarze danej dzielnicy. Poprawka do artykułu 84 i zameldowany stale na obszarze dzielnicy 12. I zameldowany stale na obszarze dzielnicy 12. Taka jest uwaga. Na obszarze danej dzielnicy. Tak. I stale zamieszkuje i zameldowany. Tak, jedno i drugie na stałe. Głosujemy. Kto jest za przyjęciem tej kto jest przeciw? To jeszcze raz. Jeszcze raz. Kto jest za? Osiem. Kto jest przeciw? Wobec powyższego kto się trzyma? Kto jest tak, żeby poprawka przeszła? Stwierdzam, że poprawka została przyjęta. Przechodzimy do... Proszę bardzo. Po paragrafie 24 w punkcie pierwszym przechowywany jest na okres kadencji rady dzielnicy. Napis elektroniczny. Dobrze, głosujemy. Kto jest za przyjęciem tej poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada przyjęła również tą poprawkę. Jeszcze tą jedną, o której mówiłem, ja ją zgłaszam tak na wstępie. Również w paragrafie 24 punkt 6, żeby dodać, że ma zgłosić przed przyjęciem protokołu, bo z tego punktu 4 nadal to nie wynika. Ja bym dodał po prostu, żeby po prostu było jasne i czytelne i zrozumiałe, żeby nikt nie miał tego. Znaczy nie, wie pan, to jest w całości statutu jest to jasne i czytelne. Jak pan to przeczyta dokładnie, to jest to jasne i czytelne, ale dobrze. Jeżeli jest to, to myślę, że nie znaczy rozumiem. Nie, ale wie pan, to jest... Momencie, przewodniczący w statucie jest napisane. Jeżeli to poprawkę, że będziemy głosować, to chciałbym wyjaśnić, dlatego poprawkę, że to dlatego, że każdy na przewodniczący, tak, czy są uwagi do protokołu? Nie wiem, tak? Jeżeli są, zgłaszam wam je na piśmie. Jeżeli nie ma, no to niestety nic nie jest. Kwestia jest tego, że jeśli w paragrafie 24 mamy napisane wszystkie te punkty, jeżeli jest napisany również ten punkt, to może być rozwinięcie ustawy o to. Myślę, że to niczym nie przeszkadza. Dobrze, głosujemy. Kto jest za przyjęciem tej poprawki?
A można, przepraszam, przeczytać jeszcze raz to pytanie? Proszę bardzo. Chodzi o to, żeby dodać w punkcie 6 paragrafie 24, że może zgłosić przed przyjęciem protokołu. Nic więcej. Nie powoduje to nic. Proszę bardzo. W pewnym momencie będzie mówił, jak kolega powiedział mi już dziś, że każda dzielnica będzie miała własne listy. I w związku z tym, te zgłaszane tu dzisiaj poprawki, to jak one będą traktowane? Kto je będzie uznawał? Kto tak jest? Czy to Rada Miasta? Rada Miasta uchwali, tak. Już wiem, że prawie że nie będzie. Rada Miasta uchwali, tak. Nie będzie kasa. Nie. To jest od kilku lat. Rada Miasta uchwali statut. Ja uważam, ale nie my możemy uchwalić. Ale już powiem panu, nie my uchwalamy. Ja wiem, ale jak już nasze propozycje powinny być poważnie traktowane. Ja myślę, że będą poważnie traktowane. Ale statut to chyba jest dla całego Krakowa. Nie, statut nie prawie dla osoby. Osobny statut. Ja myślę, że powiem państwu tak, znając procedurę legislacyjną, jeżeli panu mogę udzielić odpowiedzi. Znając procedurę legislacyjną, oczywiście każda dzielnica będzie mieć status jednakowy. Natomiast myślę, że na dzień dobry, na punkt zero, ten status będzie przyjęty jako wytyczne dla całego miasta jeden. Potem Rada, jeżeli uzna coś, że jest nie tak, będzie mogła wnioskować o zmianę. Tak mi się wydaje. Że po prostu będzie wyciągnięta jakaś wymiar. Jeżeli to, co pan przewodniczący powiedział teraz, to by tak był bezprzedmiotowo, teraz by było czymkolwiek. Znaczy nie bezprzedmiotowo. Już panu odpowiem. Nie, jeżeli szynę przyjęty dla wszystkich dzielnic, a później będziemy... Już powiem panu, ja nie powiedziałem, że będzie, nie tak się odbędzie. Natomiast... Przecież my się ośmieszamy tutaj w tym paragrafie 84. Prawo wybierania do Rady Dzielnicy, czynne prawo wyborcze, tak dotyczy wyborców, a nie nas. Ale nie, bo czynne ma prawo, bierne ma ten temat czynne. Czynne to następny paragraf. Zbierne na to właśnie dobrze. Dobrze, bardzo bym prosił pojedynczo. Bardzo bym prosił pojedynczo. Szanuj się dobrze troszeczkę. Bardzo bym prosił Państwa pojedynczo. I ja już odpowiem panu, dlaczego tak właśnie. Nie, bo pan powiedział, że. Ale pojedynczo, proszę Państwa, ja mam głos. Ja na tym pytaniu tego jeszcze. Dlatego myślę, że każda dzielnica, każda dzielnica została poproszona o opinię. Jeżeli pan wyda, że Rada Miasta na pewno będzie to na komisji, to tak nie tylko my, żeby to było też jasne. Status dzielnic podlega również opiniowaniu prezesa Rady Ministrów. Tego czy następnego będzie podlegał w opiniowaniu. To nie jest tak, że ten akt prawny będzie oderwany gdzieś od rzeczywistości. Również prezes Rady Ministrów może okazać się, że kancelaria prezesa Rady Ministrów pojawi się ten zapis, który tu państwo przegłosowali w meldunku. Kancelaria prezesa Rady Ministrów powie, że będzie proces poszczególnych następujących sądów przytoczy i ten zapis zniknie. Ja tego nie wiem, być może tak się okaże. Głosujemy poprawkę ten protokół, tak jak mówię, no to jest poprawka, która niewiele, ale dopiero. Kto jest za przyjęcie tej poprawki? Ja powiem, w paragrafie 24, punkt 6, dodać zapis, że może zgłosić przed przyjęciem protokołu. Głosujemy. Tak, to jest za. Kto jest przeciw? Stwierdzam, że poprawka nie uzyskała wymaganej większości. Kto się wstrzymał? Dobrze, czy są jeszcze jakieś poprawki do statutu? Nie widzę. Wobec powyższego głosujemy, proszę Państwa, cały statut. Jeszcze raz przeczytam. Opiniuje się pozytywnie projekt statutu dzielnic 12 zbieżanych proporcji określających organizację i zakres działania dzielnicy 12. Wnioskuje się o uwzględnienie w statucie następujących poprawek. Te, które były wnoszone po kolei, nie będę już ich odczytywał. Te, które przeszły. Nie przeszła poprawka, tylko szósta. Zgłoszona jako ostatnia. Wszystkie pozostałe. Ile się poprawek mamy? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem poprawek mamy. Siedem poprawek z tym, że. A nie, bo uzgadniać, że nie ten. Siedem poprawek. Przechodzimy do głosowania całego statutu. Kto jest za przyjęciem całego statutu? Poprawkami, tak. 18. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?
Stwierdzam, że Rada przyjęła w całości opinię do statutu. Przechodzimy do